Cześć, siano, witajcie, z tej strony Mister Adam 15. Witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, dzisiaj coś nowego. Dzisiaj, można tak powiedzieć, stare, dobre let's playe. Chciałbym do tego wrócić, bo to naprawdę fajne było. Chociaż od wielu lat gdzieś jednakże wolicie typowe serie, bardziej realne lub mniej realne. To zależy to już od serii i jak to jest rozgrywane. Ale myślę, że fajnie by było gdzieś powrócić, wreszcie potestować te maszyny. Bo jest tych modów dużo, więcej niż map. A naprawdę wielu rzeczy nie możemy potestować, więc fajnie by było potestować coś nowego, porobić jakieś właśnie luźne akcje. Dzisiaj coś, co mnie zdziwiło, bo dawno nie widziałem czegoś takiego, czyli Bizona Sampo. To jest 2020, czy tam 2020, jak zwał, tak zwał. Na samym początku najmniej z tego podoba mi się ten napis pod kabiną, czyli Sampo Bizon. Myślę, że fajnie, gdyby tutaj został sam ten drukowany duży bizon i to by było wtedy idealnie, moim skromnym zdaniem. Ale no, szczerze, nigdy nie widziałem tych Sampo Bizonów w realu, więc mogę się mylić, może być coś takiego. Myślę, że nawet po odcinku sobie sprawdzę. Do tego gdzieś tam, można tak powiedzieć, nasza gospa zrobiona przez Aleksandra, którego serdecznie pozdrawiam i dziękuję serdecznie, na mapie Kruzewniki. I tu powiem wam szczerze, że mapa, którą ominąłem szerokim łukiem, bo nie ma klimatu i nadal tego nie zmienię, bo no nie ma klimatu. Ale do takiego let's playa, gdzie naprawdę można przejechać się na takimi dość malutkimi maszynkami, bardzo fajnie by to wyglądało. Dodatkowo gdzieś tu mamy jeszcze 40 i może trochę pooramy też później. Zobaczymy, jak ta 40 sobie poradzi. Ale najpierw chcę sprawdzić tego bizona Sampo i jak to będzie pracowało w polu, więc odpolamy. Liczę, że wszystko będzie git, nic mi tutaj nie zrobi problemu. Już co zauważyłem, sprawdzając tego bizona, właśnie skrzynia biegów, gdzie no przeskakuje wręcz idealnie, słychać ją niemiłosiernie, więc naprawdę to jakiś taki plus. Tu chyba nic nie powinno jechać, więc ciśniemy i zobaczymy, co ten bizon potrafi. Fajny taki mały, naprawdę na małe gospy, czyli jeżeli ktoś nie chciałby używać, to było tutaj to pole, bo to jest chyba jęczmień, jeżeli ktoś by nie chciał używać na sam start dużego bizona, to serdecznie zawsze to coś lepszego, moim chyba skromnym zdaniem, niż Wistula. O Jezu, słyszę jak ogromnie głośno drze na mnie mordę. No i to, co oczywiście uwielbiam w tym, czyli przyciszanie. A tu jest przyciszanie na 50? Myślę, że na 50 jest w sam raz. Otóż ogólnie to jest dość głośne, więc liczę, że jakoś to przeżyjemy. Więc postępowo jest naprawdę głośno. Jakbym ustawił 40-50, o, może tak będzie lepiej. Zobaczymy w ogóle, jak to wszystko wygląda. Mikrofon mam blisko, więc myślę, że mnie będzie słychać. Ogólnie bardzo fajnie, jeżeli chodzi o pokos, już mi się podoba to, że z dupy mu leci słoma w wąskim pokosie i fajnie to wygląda. Header chyba niecałe 3 metry, więc to naprawdę wąsko. Wygląd bizona, ta boczna klapa, gdyby to było ścięte tam, gdzie jest turnik i po prostu by, że się tak wyrażę, tego nie było, to myślę, że ono gabarytowo o wiele lepiej by wyglądał niż jakiś tam poszerzenie nie wiadomo jakie. Wyciszenie w kabinie ma. To jest naprawdę fajnie. Słychać każdy detal, bo i te motowidła, i rek silnika naprawdę fajnie słychać. Z jednej strony szacun, bo jak na tak małe kombajny, których jest mało, bo tak szczerze chyba oprócz Wistuli i tego bizona, nie chcę teraz tak skłamać was, ale nie zauważyłem nic małego, więc mniejszego niż zwykły bizon. Więc myślę, że to będą naprawdę dwie fajne rzeczy. Wistula spoko, ale nie czułem tej Wistuli, bo Wistulę sobie gdzieś tam na live testowałem. No i też u chłopaków na biedaka, jak byłem nagrywać let's playa, znaczy let's playa, tak, teraz będzie intro pomagać nagrywać im, to też gdzieś tą Wistulką się przejechałem i powiem szczerze, że o wiele lepiej jeździ mi się na pewno tym Sampo. Aż mi coś tam uciekają spod nóg, nie mogę nacisnąć wstecznego, teraz działa, niż tą Wistulą. Chociaż coś czuję, że wielkościowo ona jest naprawdę podobna.
jak nie wręcz taka sama. Szczerze nie wiem, nie mam tutaj tej listuli, więc nie, nawet nie mogę też sprawdzić. Ale fajnie, ta zmiana biegu, bekowe jest, bo fajnie słychać, typowo jak w takich gdzieś tam kombajnach. Więc to pod tym względem szacunek. Gdzieś tutaj widać, ta animacja jest naprawdę git. Leci typowo z środka, może nie jest zrobiona tak, jak być powinna w oryginale, czyli gdzieś tam idzie typowo z wałkiem i wciąga ją do środka. Nie wiem czemu, ale mi się kojarzy, że ta wersja chyba była albo w 15, albo w 17, to wciąganie, ta animacja wciągania. Ale dobra, mniejsza z tym, nie będziemy się, że się tak wyrażę, czepiać wszystkiego, co tu jest. Moim skromnym zdaniem naprawdę ten bizon, jako ta nieliczność tych małych kombajnów, naprawdę zdaje egzamin. Wziąłem go w kolorystyce niebieskiej, ale jest też czerwony. Nie wiem czemu, ale niebieski kolor w kombajnie akurat tym bardziej mi się podobał. Gdzieś fajnie to wygląda, więc dlatego jest git. Moim zdaniem jeszcze nie patrzyłem, ale nie ma chyba tych starych Masajów, co w stylu bolkowego, czy tego troszeczkę starszego, czyli to była tam 186 i 86. Szkoda, bo ja pamiętam za moich czasów w młodości dużo się najeździłem tym starym właśnie Massey Fergusonem, bo tylko takie u mnie mogły kiedyś jeździć. Zobaczcie, klapa otwierana od tutaj ślimaka. Szukałem tego słowa i znalazłem, to najważniejsze. Więc jest to naprawdę fajnie. No każdy detal w nim jest naprawdę git. Sprawdzimy jeszcze, jak sieczkarnia działa. No bo tak jak mówię, to są typowe let's play. Ja tu nie będę się skupiał, czy ja tą słomę potrzebuję, czy nie, bo ja i tak tutaj nic nie będę robił jakiegoś grubszego. Ale też fajnie tak właśnie pojeździć czymś innym. Potestować coś, czego typowo gdzieś w tym momencie potestować nie mogę, bo nie mam takich serii. Na posąsiedzku jeszcze trochę poczekamy, kiedy będzie się okaże. No, Władziu, odpalaj, bardzo ładnie zaprądził. Na przykład Władkiem też jeszcze nie jeździłem. Bardzo podoba mi się Władki w farmingu, jak dobrze pamiętacie, właśnie po sąsiedzku. Dużo tam się wtedy najeździłem, dlatego też teraz identycznie to samo. Chciałem sprawdzić tego Władzia. Chłopaki mają na odbietaka, tam no niestety nie miałem okazji pojeździć, posprawdzać, dlatego też chciałem gdzieś tutaj sam pokombinać, ale tylko i tak z przyczepą dzisiaj ten Władziu będzie bardziej w transporcie. Zaciekawiło mnie to tylko. Fajnie, naprawdę Władek jest zrobiony petardinio, więc aż się mordka cieszy. Nie będę podgłaszał, może trochę Władka być ciszej słychać. O, zobaczcie, sam po idealną marurę, żeby przejechać normalnie Władziuniem, więc tutaj wysypywam, no możemy go zgasić. Władka, tak mówię, może być troszeczkę mniej słychać, ale bardziej skupiam się tutaj na bizonie i myślę, że 40 też jest głośna, więc dlatego nie będę na razie nic przyciszał, wyciszał. Szczerze, z przodu ten napis sam po bizon za ciul mi nie leży. Nie wiem czemu, ale nie mogę się na to napisać. Te boki to zawsze, no bo tam może być to napisane, może nie być. Wszystko się zgadza, ale no bo musi być opisane, że to jest bizon Sambo. Ale gdzieś pod spodem, tu na środku, jakby był napis sam bizon, chyba moim zdaniem by to 3 razy lepiej wyglądało. Rurę chowamy, odpalamy i bieg wrzucony. Dwójeczka, jedyneczka, jedyneczką jedziemy i jedziemy dalej. Let's play będę się starał jakoś nie mega długie i też nie mega krótkie, więc porobimy sobie coś takiego, żeby trochę pokosić i też troszeczkę. Dzisiaj mam ustawioną też tą 40 z pługiem i chcę zobaczyć, jak 40 sobie poradzi podczas orki. A też lubię, to są dzisiaj w tym odcinku wybrałem, jako że to jest pierwszy odcinek Let's Playa, i też zobacz, czy wy w ogóle też takie coś chcecie oglądać, więc jeżeli chcecie oglądać, oczywiście łapeczka w górę, komentarzyk, pamiętajcie oczywiście o subskrypcji, kto jeszcze nie dał, no i o lajwika, który ostatnimi czasy, tak jak obiecałem, tak też są wśród od nowego roku szkolnego, są dość często i będę chciał je robić raz lub 2 razy w tygodniu. Wszystko zależy od czasu, tym bardziej, że mamy dużo nagrywania. Wrzesień będzie jeszcze taki troszeczkę miesiącem wyjazdu, bo mamy też typowo, można tak powiedzieć, teamową 18, więc to też będzie
no, zabierze nam jeden weekend, więc troszeczkę będziemy musieli ponagrywać na zaś, ale spokojnie, obiecałem te live'y, są te live'y od, już nawet można powiedzieć, końca sierpnia, tam chyba od 20 sierpnia, gdzieś staram się, że ten jeden, dwa live'y w tygodniu na pewno są. Ostatnio to się udawało i nadal też to się udaje, bo w poniedziałek tego live'ika mieliśmy, dzisiaj jest czwarteczek i jeżeli wszystko dobrze wypali, jutro, jeżeli się nic nie zmieni, bo to tak przeważnie działa, że jeżeli nie wyskoczy mi nic ważnego, to plany się nie zmieniają. I dlatego tych live'ów nie było wcześniej też, bo przeprowadzając się do Bytowa, dużo nowości w moim życiu się też wydarzyło. I też o wiele, wiele więcej rzeczy się dzieje, niż to było wcześniej. Jednak będąc u siebie w moich rodzinnych stronach, tam naprawdę wszystko było w stylu, jak to się mówi, dom, rodzina, praca, czyli jak pracowałem, to od rana pracowałem, potem wracałem, nagrywałem, jeszcze jak było coś do ogarnięcia w domu, to oczywiście ogarniałem, pomagałem tam tacie, więc to też tak gdzieś zawsze ten czas leciał mi w stylu, jak se tak ułożę, tak se zrobię, czyli gdzieś cały czas robiłem tak, żebym mógł wszystko ogarnąć i gdzieś te wieczory były luźne, gdzieś mogłem sobie właśnie wtedy live'a dla was zrobić. Tu jak się przeprowadziłem, troszeczkę to się wszystko pozmieniało i oczywiście wielkie podziękowania dla znajomych, bo gdyby nie oni i też nie dziewczyna, to bym miał troszeczkę podobnie jak było tam, no czyli pewnie bym się nie przeprowadził tutaj. Więc ten rok naprawdę był super pod tym względem, dużo się działo. Znajomi nie pozwolili mi się nudzić, to też zacznijmy od tego, że tutaj nie było nawet mowy o tym, żebym miał wolną chwilę i żebym się nudził, może tak bym powiedział, więc tu naprawdę cały czas się działo i dlatego ten grafik też był taki, że gdzieś tam wolałem sobie zrobić luzu, ewentualnie była jakaś robota, to też robiłem, sami dobrze wiecie, że nieraz jeździłem pomagać na gospodarstwie tutaj w tych stronach, wiele razy o tym gadaliśmy z Tanasem też, no to tak jak mówię, cały czas, jeszcze raz można powiedzieć, cały czas coś tu się działo, ale postanowiłem, że w tym, czy ta rura idzie? Idzie. Postanowiłem, że w tym roku, od tego roku szkolnego nie mogę aż tak was zaniedbać, bo też nie po to się przeprowadzam tutaj, żeby nie mieć z wami takiego kontaktu, bo będąc u siebie gdzieś naprawdę ten kontakt uciekł mi, bo za dużo miałem na głowie pod tym względem, żeby ogarnąć i nagrywanie, i live'y, jeszcze mieć gdzieś czas tam sprawdzać, co się dzieje, bo po prostu tego czasu nie było, bo ja wstawałem do roboty, powrót, nagrywanie, szybko, szybko, wszystko tak, żeby się wyrobić i jak to się mówi, spanko i z powrotem Polska Ludowa. I tak to wyglądało niestety, dlatego tutaj to wygląda typowo bardziej, że wstajemy rano, nagrywamy wszyscy razem. Co mamy ponagrywać, to ponagrywamy, dlatego macie i codziennie od zera, i codziennie, jak tylko oczywiście grafik pozwala, sąsiedzi. Szkoda, że ten grafik się nakłada, że mamy i ja, i Bronek w tym samym momencie, i od zera, i sąsiadów, więc to wydłuża ten okres czasu nagrywania, znaczy rzadziej wychodzą odcinki sąsiadów. No ale cóż, poradzić mogę na to, nie wygramy nad niczym, już kombinowałem, już chciałem to poprzestawiać, ale wtedy jeden dzień byście nie mieli od zera, może kiedyś tak wyjdzie, że nie uda nam się nagrać, albo będzie jakaś przebudowa, będzie jeden dzień przestoju, to wtedy może gdzieś to przeskoczy, zobaczymy, naprawdę nie wiem, chciałbym to wam ogarnąć, ale nie wszystko można mieć. Ja na razie jestem zadowolony, powiem wam szczerze, z tego bizona. Koszę sobie aż miło i naprawdę aż się chce jeździć. I to tak feste. Więc ja serdecznie w tym momencie, jeżeli gdzieś szukacie naprawdę małego kombajnu na serię, a nie chcecie bizona, szczerze, patrząc pomiędzy Wistulą a tym, bo na razie to są dwa kombajny, które mi się tak najbardziej kojarzą z takimi ciut kombajnami i naprawdę dobrze zrobionymi, bo oprócz tych napisów, tak szczerze, nie ma zarzutów na ten kombajnik. Zobaczmy, jak z sieczkarnia się ładnie podnosiła. Chciałem zobaczyć sieczkarnię. Sieczkarnia też chodzi idealnie. O, i nawet mamy z niej jako taką teksturę, ale jakaś taka dziwaczna trochę leci. Tak
ostra. Nie mamy chyba w tej mapie wgranego gniecenia, albo nie mamy włączonego gniecenia, tak się teraz zastanawiam. Ale chyba gniecenie to było włączone, tylko niszczenie plonów wyłączone teraz. Czy to działa? Działa! Kurczę, na tej mapie działa. Zerwiki są spoko. Że ja tego nie ogarnąłem wcześniej. Ajajaj, zrąbałem sprawę teraz. Dopiero teraz gdzieś tak jak wysiadłem z kamery wewnętrznej i odpaliłem sobie właśnie to, żeby leciała mi tutaj sieczka. To naprawdę fajnie to zaczęło wyglądać. Szacun dla mnie ten bizon. Gdyby nie te tam machlojki i teksturowe, jest naprawdę zarąbistym kombajnem i fajnie on wygląda, fajnie się nim kosi. Ma też ten taki swój klimacik. Miałem pokosić tylko troszeczkę, a wyjdzie na to, że pokoszę cały odcinek, więc jest grubo. Delikatnie muszę sobie nawilżyć gardełko, żeby dalej z wami gadać. Myślałem, że zaraz będą komentarze Adam Niepitego. Bo to nie zrobię. Ale na coś trzeba umrzeć. Nie no. Śmiechy śmiechami, ale gdzieś tam człowiek zawsze musi sobie ulżyć troszeczkę czymś, co ma pod ręką. Więc teraz tak wyszło, że tam raz na jakiś czas takie energolka można sobie walnąć. Nie myślcie sobie, że bije je nałogowo. Raz na parę dni, jak wleci taki malutki tigerek, to jakoś przecież kiedyś naprawdę pamiętam wiele lat trochę przesadziłem, może 2-3 lata. Miałem taki okres, że naprawdę dużo tego piłem. Codziennie minimum leciał jeden i to jest pewność, że leciał jeden. Gdzieś tam między powrotem z roboty, czy jak byłem na mieście, jak byłem gdzieś na zakupach, to od razu leciał. W samochodzie musiał być wypity, bo po prostu tak to... No, dziwnie bym się czuł, gdybym nie wypił. A teraz naprawdę mam taki trochę luzik, więc co mam pod ręką, to też wpadnie, więc taki tigerek zawsze na pobudzenie naprawdę tutaj w sam raz pasuje. Ciekawi mnie, jak te let's play'e po pierwsze się przyjmą, po drugie, oczywiście dzisiaj taki odcinek, można powiedzieć, w samotności, bo też chcę zobaczyć, jakby będziecie chcieli to oglądać, po pierwsze. Po drugie, jeżeli będziecie chcieli, to zawsze ktoś tam mi potowarzyszy w takim let's play'u, czy Tanas, czy Bronek, czy Bolek. Będę też się starał takie let's play'ki nagrywać, czy też sam, czy też z chłopakami, zawsze to fajnie wygląda. Dobra, ja pojadę trochę do przodu. Dla mnie naprawdę ten bizon zdał egzamin w ciul. No, szkoda, że tego gniecenie wcześniej ogarnąłem, ale nie można mieć wszystkie. O, pozdrawiam chłopaków, którzy mocno tam piszą. Liczę, że się nie rozpiszą i nie będą mi tu spamić, bo to będzie naprawdę mega mega pikanie i mega denerwujące, ale to się tam ogarnie, tak to wtedy, że się tak wyrażę. Poprosiłbym, o, zgasły kontrolki w naszym Wladimircu i możemy cisnąć z przyczepą Łogiń. A, zrzucił bieg, już chciałem mu ręcznie, ale poszedł z góry. Pewniutki, ciekawe, czy wyhamuje. Ale, a nie ma takiego wyciszenia, bo kaminy ma normalne tego. Normalne dźwięki, gładziu. Przyczepa będzie pełna i też taką sobie zostawimy, nie będziemy ją zwozić, bo to ładnie wygląda. A my na tę końcówkę tego let's playka jeszcze pojedziemy trochę poorać 40, żebyście widzieli kolejny tutaj zestaw. O, myślałem, że on jest taki cichy, ale wiedziałem, że gdzieś coś nie, coś ta 40 szaleje. Tu mamy takie fajne małe pole do przeorania, więc spróbujemy zobaczyć, co my tutaj porobimy. Czy to będzie za cicho, czy to będzie za głośno? Możemy trochę podgłosić go nawet, bo jak tak patrzę, to... Ale tutaj wyoram wszystkie chyba kamienie, jakie tylko mogą być. Nie, troszeczkę za cicho, więc zaraz to ogarniemy. Takie rzeczy muszę kombinować, niestety. Dam na 50. Albo nawet na 60. O! Od razu lepiej. To najgorsze jest to w tych krzakach. Jazda.
opuszczamy ją, oramy ogień. Ostatnio też miałem możliwość pojeżdżania sobie troszeczkę 40 i naprawdę furorę robiła jak dla mnie. Jeszcze ze wspomaganiem, to już w ogóle hit totalny. Fajnie się naprawdę robiło, najbardziej akurat miałem możliwość wtedy do zgrabiania, nie? Więc robiła jak ta lala, tym bardziej tutaj na kaszubskich terenach. Ale powiem wam szczerze, że no trochę teraz w tym momencie trochę żałuję, że nie nagrałem tego vloga. Ale po pierwsze musiałby być to Sun Engine, bo no nie dałoby się tam nic słyszeć w środku. Bo to w ogóle jest głośne, jak to zwykle w takich Ursusach. Dlatego też nie chciało mi się tego nagrywać. To po pierwsze, po drugie, że nie znam też troszeczkę... Co tutaj za cień jest? Boże, serio, ten ptak w słońcu tak świruje? Nie. Tu coś jest. Tu jakiś cień coś rzuca. Jakby jakiś balon był. W szoku teraz jestem. Aż 40 zostawiłem, ale tak jak zacząłem... O, jak ja jadę... Może ta 40 coś takiego rzuca. Tak. Ej, serialnie, widzicie, jak ja jadę, to się ono przesuwa. Jak stoję, to się nie rusza. O, byka. Coś jest z 40 chyba, nie halo. Ewentualnie z pługiem. Ale... Bardziej bym opcjonował już 40. Ale mniejsza z tym, porajmy, bo naprawdę fajnie to wygląda i fajnie, że to jest taki bardziej ogródeczek, jakby to mój sąsiad powiedział z moich okolic. Bo miałem też malutkie pola tam kiedyś i zawsze powiedział, że nudzi go i denerwuje go to, że musi jeździć i robić na tych ogródkach, bo tam więcej właśnie było wykręcania, podnoszenia niż całej pracy w polu. Ale u nas naprawdę tam dużo tego było, więc się nie dziwię, że... No miał robotę, jak to się mówi, największy bamber w okolicy, który ma ciągniki ze starych czasów, to najwięcej się narobił, więc tu pod tym względem nie dziwię mu się, ale wiele razy pomagałem mu, więc jakoś takoś przeżył. Ja bym chętnie na takich działkach za czasów tamtych, gdzie byłem młodym gówniarzem, oddałbym wszystko, żeby porobić na takich działkach. No a on już mając te 70 lat, tyle się narobił, że te działki dla niego to najgorsze zło stulecia było. Więc się też tym bardziej nie dziwię pod tym względem. Ale fajna robota tutaj w polu. Fajnie, że tutaj wymyśliłem też oreczkę. I powiem szczerze, że te kruzerniki gdzieś tam na takie pogranie luźne sobie. Naprawdę tutaj moim zdaniem no, egzamin chyba zdały. Ale też będę się starał zmieniać. Będę się starał ogarniać, jeżeli będą let's play, jeżeli wam się to będzie podobać. Będę się starał ogarniać typowo na innych mapach, cały czas coś zmieniać. Tych map jest troszeczkę, więc troszeczkę właśnie, dodałem sobie troszeczkę, więc zawsze to nie będzie, że każdy odcinek jest z tej samej mapy, tylko porobimy sobie właśnie na tych chyba wszystkich fajnych, ciekawych mapach jakieś mini gospy. Gdzieś tam jakieś maszyny powrzucamy i naprawdę porobimy i wtedy będzie taka różnorodność, bo będzie można robić każdy let's play z innych maszyn. Można i porobić z małych Ursusów, takiego, potestować takiego Bizona, czy też potestować inne ciekawe maszyny. I do tego też chciałbym let's play. Testować ciekawe ciągniki, kombajny, maszyny w polu, naprawdę, żeby też potestować, żeby potem wiedzieć, żeby potem używać je do ceremonii, kiedy naprawdę perełki nam uciekają, tak jak ja ostatnio odkryłem na live bardzo fajną perełkę starego case'a Magnuma, jak dobrze pamiętam, którego też miałem okazję jeździć w realu, naprawdę. Od kiedy tu się wprowadziłem, to naprawdę wiele takich perełek w życiu miałem i sobie pojeździłem na nich. Chociaż w case'ie to tak można powiedzieć delikatnie, więcej jeździłem 40 oraz renóweczką. Renóweczka naprawdę cudowny ciągnik, bardzo mi się też spodobał. Więc pod tym względem też sobie gdzieś delikatnie mówiąc pojeździłem. Ale wracając do farminga, na przykład na live takiego Magnumka spodziewam, naprawdę za egzamin i wiem, że on wleci na pewno do jakiejś serii, jeżeli tylko będzie.
Nie wiem, czy wam nawet nie zaspoileruję to, ale jeżeli będzie po sąsiedzku, to chyba tam leci Magnum, bo naprawdę po pierwsze ma konie, a po drugie no znakomicie wygląda, więc pod tym względem ja jestem za, żeby go użyć. Wy też piszcie. Bardzo mnie ciekawi ten odcinek, jak wy go przyjmiecie, czy byście chcieli w ogóle coś takiego oglądać, czy też nie. Oby tak, zawsze mówię, to nie są jakieś mega długie odcinki, może to nie wnosi nic do życia takiego, jak przeważnie jesteście przyzwyczajeni, czyli coś w stylu serii z typowego rozwoju, ale myślę, że powinno wam się to spodobać też, więc to zawsze jakiś plusik. No i też te odcinki mega długie nie będą. Już nawet nie będę jechał, bo i tak kawał dobrej roboty zrobiłem. Ta 40 naprawdę fajnie wygląda i te maszyny coraz lepiej wychodzą. Wychodzą i wyglądają też w tym farmingu, więc oby częściej można było takie coś testować, korzystać, bo naprawdę aż się chce na takim czymś jeździć. Wy, jeżeli oczywiście wam się podobało, zostawcie tam łapę w górę, bo to od razu pokazuje, czy wam się to podoba, i piszcie w komentarzach, co dalej, co byście chcieli widzieć na takich let's playach, bo naprawdę to też taka seria trochę dla was. Co mógłbym przetestować, co wy macie na oku, co byście chcieli zobaczyć, no i też gdzie, bo mapy, może ich dużo nie ma, ale też zawsze możecie powybierać. Dziękuję wam serdecznie, do następnego, na razie, pa, pa.